wykonania montażu okna potrzebujemy około 20 narzędzi. Poziomica kątowa. Zestaw wierteł. Krętarka z zestawem końcówek. Poziomica. Miernik laserowy. Pistolet do silikonu. Pianka pistoletowa. Pistolet. Grunt uniwersalny. Silikon. Akryl uniwersalny. Klej do taśm. Taśma Vario 3. Taśma uszczelniająca paroprzepuszczalna. Taśma zewnętrzna. Taśma wewnętrzna. Czyścik do pistoletu. Kliny PVC. Poduszki pneumatyczne. Szpachelka do silikonu. Wkręt z zaślepką. Wkręty. Kotwy. Okno, które zamontujemy, musi posiadać znak CE, świadczący o zadeklarowaniu przez producenta zgodności z normą europejską, lub polski znak budowlany B, świadczący o zgodności z odpowiednią aprobatą techniczną. Ponadto oknom powinna towarzyszyć karta gwarancyjna producenta na okno wraz z instrukcją jego obsługi i konserwacji. Te dokumenty należy przekazać klientowi. Mierzymy odchyłki w pionie i poziomie otworu poziomicą. Dopuszczalna jest różnica do 15 mm. Mierzymy długość przekątnych otworu miernikiem laserowym. Dopuszczalna jest różnica do 8 mm. Mierzymy szerokość i wysokość otworu okiennego przy pomocy miernika laserowego. Można użyć miary zwijanej. Każdy pomiar wykonujemy trzykrotnie. Szerokość mierzymy na dole, w środku i na górze otworu. Wysokość po bokach i w środku otworu. Z każdych trzech pomiarów wybieramy najniższą wartość. Nasz otwór ma 1500 mm szerokości i 1500 mm wysokości. Optymalne wymiary naszego okna wynoszą 1470 mm szerokości i 1435 mm wysokości, a łączna wysokość okna z listwą podparapetową wynosi 1465 mm. Przy pomocy szczotki usuwamy zabrudzenia ze ściany, w której będziemy montować okno. Montażysta szczotką usuwa zabrudzenia ze ściany. Następnie gruntujemy powierzchnię ościeży. Uzyskamy w ten sposób lepszą przyczepność pianki. Demontujemy skrzydła okienne. Montujemy listwę podparapetową i uszczelkę podparapetową. Zachowanie właściwych pozycji i odstępów w rozmieszczeniu kotew zabezpiecza przed odkształceniami wynikłymi z naprężeń, które w skrajnych przypadkach prowadzą do pęknięć narożników i skręcenia profili. Nasze okno wymaga zastosowania 12 kotew, po 3 z prawej i lewej strony, tak samo na górze i na dole okna. Zaczynamy z lewej strony. Pierwszą kotwę przykręcamy około 15 cm od wewnętrznego narożnika okna. Pozostałe, zgodnie z instrukcją, w naszym poradniku.
Ustawiamy ościeżnicę okna w otworze w ścianie. Montażysta umieszcza trzy klocki podporowe pomiędzy dołem otworu w ścianie, a dołem okna pod listwą podparapetową. Klocki podporowe ustawione są tak, aby nie przeszkadzały w montażu parapetów i obróbce ściany. Pamiętamy o tym, że na klockach podporowych spoczywa cały ciężar okna i nie będą one usuwane. Montażysta sprawdza poziomicą poziom ościeżnicy ustawionej w otworze w ścianie. Zwraca uwagę na to, żeby z lewej i z prawej strony uzyskać podobną szczelinę, około 15-20 mm. Ustawiamy poziom okna, o ile to konieczne. Korygujemy ustawienie, czyli grubość klocków podporowych. Mamy ustawiony poziom. Następnie ustawiamy przy pomocy poziomicy i klocków dystansowych pion i przekos okna. Przykręcamy dwoma kołkami każdą kotwę do ściany. Kotwa służy do przenoszenia sił skierowanych prostopadle do płaszczyzny okna i żadnych innych, stąd konieczność właściwego jej przytwierdzenia do ościężnicy okna i do ściany dwoma kołkami, a nie jednym. Zawieszamy skrzydła okienne. W razie potrzeby regulujemy okno. Skraplamy wodą i uzupełniamy pianą poliuretanową szczelinę pomiędzy ścianą a oknem po całym obwodzie okna. Zaczynamy na dole i kierujemy się ku górze, ruchem zygzakowatym. Robimy to dwukrotnie od wewnątrz, nie wypełniając całej szczeliny, i od zewnątrz. Pianka utwardza się poprzez chłonięcie wilgoci, dlatego przestrzeń wypełnioną warto lekko nawilżyć. Usuwamy klocki dystansowe i uzupełniamy wynikłe w ten sposób ubytki piany. Nakładamy na powierzchnię pianki od wewnątrz silikon, stanowiący warstwę paroszczelną. Nakładamy od góry do dołu. Następnie ściągamy specjalną szpachelką jego nadmiar. Od zewnątrz obcinamy nadmiar pianki. Następnie od zewnątrz nakładamy akryl, stanowiący warstwę paroprzepuszczalną. Nakładamy od góry do dołu. Następnie ściągamy specjalną szpachelką jego nadmiar. Mocowanie okna w ścianie zewnętrznej budynku ma za zadanie oddzielenie wnętrza budynku od zmiennych warunków klimatycznych panujących na zewnątrz tak, żeby nie powstały mostki termiczne prowadzące do skraplania się pary wodnej i powstawania pleśni, zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej oraz szczelność otworu okiennego, przeniesienie działających na okna obciążeń na ściany budynku. Okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w taki sposób, aby nadawały się do eksploatacji i mogły być bezpieczne i bez przeszkód użytkowane. Kolejne trzy rozdziały pokazują montaż przekroju okna w przekroju ściany. Różnią się usytuowaniem okna względem ściany oraz zastosowanymi materiałami.
Pokażemy zasady montażu okna w różnych pozycjach względem ściany. Na początku znana już nam ściana jednowarstwowa. Okno montujemy w środku jej grubości. Aby lepiej pokazać szczegóły montażu, posłużymy się przekrojem pionowym okna. Usunięcie nierówności ściany. Oczyszczenie ściany z pyłu. Impregnacja muru. Uzupełnienie ubytków na powierzchni ściany w miejscach, do których przylegać będą taśmy. Ponowna impregnacja przygotowanej powierzchni. Mierzymy grubość ościeżnicy, dobieramy taśmę Vario 3 o właściwej szerokości. Taśma ta łączy w sobie wszystkie trzy funkcje: paroszczelności od wewnątrz, izolacji po środku i paroprzepuszczalności na zewnątrz. Naklejamy taśmę Vario 3 po bokach i na górze. Szczególną uwagę należy zwrócić na oklejaniu naroży. Do zamontowania okna w ścianie jednowarstwowej najlepiej użyć dybli. Wiercimy otwory pod dyble w oknie i w ścianie. Kolejnym etapem jest uszczelnienie okna od zewnątrz. Musimy tu zastosować materiał paroprzepuszczalny, który jednocześnie jest barierą dla wody opadowej i pozwala wydostać się wilgoci z wnętrza ściany i z warstwy ocieplenia. Do tego celu używamy takiej samej taśmy Duo, która jest jednocześnie paroprzepuszczalna i paroszczelna, którą przyklejamy do ściany specjalnym klejem. Przyklejamy taśmę od zewnątrz. Następnie spryskujemy wodą i wypełniamy szczelinę między oknem a ścianą pianką poliuretanową. Szczelinę między oknem a ścianą wypełniamy całkowicie szczelnie. Dzięki temu uzyskujemy wystarczającą izolację termiczną i przy okazji akustyczną. Spryskujemy piankę wodą, która dzięki temu szybciej utwardzi się. Przyklejamy taśmę od wewnątrz. Montujemy parapet zewnętrzny. Ustawiamy go tak, żeby miał odpowiedni spadek dla odprowadzania wody. Przestrzeń pomiędzy parapetem a ścianą wypełniamy pianką poliuretanową najpierw punktowo, żeby parapet się nie przesunął. Potem uzupełniamy resztę. Montujemy parapet wewnętrzny, ustawiony poziomo. Przestrzeń pomiędzy parapetem wypełniamy najpierw punktowo, żeby parapet się nie przesunął. Potem uzupełniamy resztę. Montujemy skrzydło. Parapet wewnętrzny PVC, pianka poliuretanowa, folia Duo, pianka poliuretanowa pomiędzy foliami Duo, uszczelka pomiędzy dołem okna a listwą podparapetową, folia Duo, pianka poliuretanowa pomiędzy parapetem zewnętrznym a folią Duo. Generalną zasadą uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest szczelniejsze wypełnienie po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia przemieszczenie się pary wodnej z warstwy ocieplenia na zewnątrz budynku. A teraz spójrzmy, co się dzieje, jak przesuwamy okno i montujemy go na krawędzi ściany. Zmienia się położenie okna względem ściany i miejsce połączenia taśmy zewnętrznej i muru. Ściana dwuwarstwowa. Wariant montażu okno zlicowane z płaszczyzną ściany od zewnątrz.
Na ścianę i zamontowane okno nachodzi warstwa ocieplenia. Styropian 15 cm. Zaczynamy od wnętrza pomieszczenia. Do ościeżnicy okna przyklejamy folię wewnętrzną paroszczelną. Od zewnątrz przyklejamy folię paroprzepuszczalną. Zwróćmy uwagę na miejsce naklejania taśm. W jaki sposób należy to robić i jaką szczególną uwagę poświęciliśmy na rożu. Do zamontowania okna w ścianie dwuwarstwowej najlepiej użyć kotew. Montujemy przekrój okna w ścianie. Kolejnym etapem jest przyklejenie taśmy od zewnątrz. Uszczelnienie na zewnątrz budynku powinno być tak wykonane, aby woda opadowa nie miała szans przeniknąć do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą, ale by jednocześnie zachowana była paroprzepuszczalność tego uszczelnienia. Skraplamy wodą i uzupełniamy pianą poliuretanową szczelinę pomiędzy ścianą a oknem. Następnie skrapiamy piankę wodą, żeby się szybciej utwardziła. Przyklejamy taśmę od wewnątrz. Szczególnie dokładnie nanosimy klej w okolicy kotew, na które naklejamy taśmy. Proszę zwrócić szczególną uwagę na sposób przyklejenia taśmy oraz jej pozycję w stosunku do okna i ściany. Od zewnątrz naklejamy na ścianę warstwę styropianu o grubości 15 cm. Parapet wewnętrzny, pianka poliuretanowa, folia wewnętrzna, uszczelka pomiędzy dołem okna a listwą podparapetową. Pianka poliuretanowa pomiędzy taśmą wewnętrzną a zewnętrzną, styropian 15 cm. Parapet zewnętrzny. Pianka poliuretanowa pomiędzy parapetem zewnętrznym a folią zewnętrzną. Generalną zasadą uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest szczelniejsze wypełnienie po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Pokażemy, jak przebiega wykres izoterm, czyli linii o tej samej temperaturze w przekroju naszego zamontowanego okna.
Najlepszy efekt uzyskujemy, montując okno w warstwie ocieplenia. Wysuwamy okno na 8 cm na zewnątrz, względem lica ściany. Wysuwamy okno na 9 cm na zewnątrz, względem lica ściany. Warstwa ocieplenia: styropian 10 cm plus styropian 5 cm. Według schematu z części poprzedniej naklejamy folię wewnętrzną paroszczelną. Do zamontowania okna w ścianie dwuwarstwowej najlepiej użyć kotew specjalnych. My używamy kotew konsoli. Po bokach i na górze ościeżnicy wiercimy otwory, w których montujemy kotwy. Zamontowane kotwy przykręcamy do ościeżnicy dwoma wkrętami każdą. Na dole ościeżnicy okna przykręcamy wkrętami jedną z części kotwy konsoli dolnej. Na dole montujemy kotwy dolne, konsole. Pokazujemy, w jakiej pozycji wysunięte na 9 cm względem ściany są montowane. Montujemy przekrój okna w ścianie. Z uwagi na to, że okno jest montowane w warstwie ocieplenia, doklejamy na ścianę styropian grubości 10 cm. Okno mamy wysunięte na 9 cm. Regulujemy kotwy, ustawiając pion i przekos. Mając ustawione okno, przykręcamy drugie wkręty, tym samym kończymy ustawienie okna. Przyklejamy taśmę od wewnątrz. Przyklejamy taśmę od zewnątrz, od dołu okna. Przyklejając ją do zewnętrznego styropianu, grubości 5 cm. Wypełniamy szczelinę na dole pomiędzy oknem a ścianą pianką poliuretanową. Następnie przyklejamy taśmę do styropianu zewnętrznego. Wypełniamy szczelinę pionową pomiędzy wewnętrzną 10-cm warstwą styropianu a ościeżnicą okna.
Naklejamy na boki i górę ościeżnicy od zewnątrz taśmę paroprzepuszczalną rozprężną o rozprężności od 9 do 15 mm. Jest ona najbardziej odpowiednia do szczeliny mniejszej niż 10 mm, którą mamy. Doklejamy zewnętrzną warstwę styropianu 5 cm na węgarek. Folia wewnętrzna paroszczelna. Taśma uszczelniająca paroprzepuszczalna. Styropian 5 cm zewnętrzny. Parapet wewnętrzny PVC. Pianka poliuretanowa. Folia wewnętrzna styropian 10 cm wewnętrzny. Uszczelka pomiędzy dołem okna a listwą podparapetową. Styropian 5 cm zewnętrzny. Pianka poliuretanowa pomiędzy taśmą wewnętrzną a zewnętrzną. Folia zewnętrzna. Pianka poliuretanowa pomiędzy taśmą zewnętrzną a parapetem. Parapet zewnętrzny. Pokażemy, jak przebiega wykres izoterm, czyli linii o tej samej temperaturze w przekroju naszego zamontowanego okna. Montaż okien nie wymaga w zasadzie regulacji i tak powinno być. Niemniej jednak przy montażu okien, a szczególnie później już po montażu, czasem potrzeba nam podregulować trochę skrzydło. Do tego potrzebne są podstawowe narzędzia, jak klamka montażowa z grzechotką na przykład, bardzo ułatwia montaż. Zestaw kluczy montażowych z Torxem, imbusem oraz na przykład inna postać imbusa takiego zagiętego. Szczególnie pomocnym narzędziem jest śrubokręt elastyczny z wymiennymi końcówkami. W systemach profili PVC skrzydło okienne zachodzi na ościeżnicę 8 mm i to dotyczy większości profili. Aby określić, czy skrzydło idealnie leży, musimy odznaczyć każdy narożnik, czy skrzydło zachodzi na ramę 8 mm. Można to wykonać w bardzo prosty sposób. Odrysowujemy ołówkiem, zaznaczając ślady tuż przy ramie. Potem skrzydło otworzymy. Teraz wystarczy zmierzyć, czy te nasze kreski znajdują się 8 mm od początku ościeżnicy. W naszym przypadku powinniśmy przesunąć skrzydło na lewą stronę, dlatego że na dole nam zachodzi 9 mm. Do tego nam służy regulacja na wsporniku. Ta regulacja na zawiasie pozwala unieść skrzydło lub je opuścić. I regulacja na wsporniku pozwala właśnie przesunąć w lewo lub w prawo skrzydło. Mamy tam zapasu plus minus 2 mm. Następnym miejscem regulacji, gdzie możemy wyregulować, ustawić odpowiednio skrzydło, jest mechanizm rozwórki. Mechanizm rozwórki jest regulowany śrubą w okolicach zawiasu i ona pozwala nam przesuwać skrzydło w lewo lub w prawo 3-3,5 mm. To jest duży zakres. Oprócz tego wszystkie okucia pozwalają na regulację siły docisku i tak jak tutaj w naszym przypadku mamy grzybki wyposażone w regulację na Torxa, możemy zwiększyć docisk skrzydła bądź zmniejszyć. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że przynajmniej raz do roku należy mechanizmy ślizgowe, współpracujące, te, które się przesuwają bądź współpracują ze sobą, przesmarować. Dodatkowo w naszych okuciach możemy zwiększyć docisk, jeżeli wymaga tego sytuacja na dolnym zawiasie. Wszystkie te miejsca regulacji pozwalają idealnie ustawić skrzydło względem ościeżnicy, a to zapewnia funkcjonowanie prawidłowe okna na całe długie lata. O czym warto zawsze pamiętać i na co chcieliśmy Wam zwrócić szczególną uwagę? Po pierwsze,
Jakiekolwiek błędy w montażu okna lub pominięcie jakiegokolwiek z materiałów może być powodem problemów w użytkowaniu okna. Konsekwencje takiego błędu mogą być większe niż wartość montażu albo nawet okna wraz z jego montażem. Po drugie, okno należy montować tak, aby temperatura na styku ściany i okna wewnątrz budynku była jak najwyższa. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko związane z wystąpieniem zjawiska wykraplania się wilgoci w ścianie wokół okna i wewnątrz szczeliny pomiędzy oknem a ścianą. Po trzecie, należy zawsze i bezwzględnie pamiętać o stronie formalnej montażu, czyli wpisaniu rozpoczętych i zakończonych prac w dzienniku budowy, protokole odbioru okna i montażu okna z wypisaniem wszystkich uwag, przekazaniu klientowi instrukcji obsługi i konserwacji okna. Po czwarte, jeżeli to możliwe, to należy na ościeżnicę od zewnątrz nakleić warstwę ocieplenia, tworząc węgarek, zakrywając połowę jej szerokości. Poprawi to w znacznym zakresie parametry cieplne okna wbudowanego w ścianę. Po piąte, prawidłowo wykonany montaż może zapobiec niekorzystnym zjawiskom wilgotnościowym w warstwie ocieplenia, ale tylko właściwa wentylacja pomieszczeń zapewni wymianę ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze, zawierające mniej wilgoci z zewnątrz. Dzień dobry, obejrzeliście Państwo pierwszy z serii filmów o montażu stolarki. Zachęcam też do lektury podręcznika montażysty stolarki oraz do wstąpienia w szeregi Zrzeszenia Montażystów Stolarki.